Na ulicach jest skarb. Jest skarb, coś tak drogiego i cennego, że aż szkoda, aby przejść obok tego. Pomimo. Jest coś bardzo cennego. Tak cennego, że to cię wyratuje. Da ci zdrowie na zawsze. Da ci życie wspaniałe, szczęśliwe. Da ci pewność zbawienia, pewność życia po śmierci w bezpiecznym miejscu. Pewność. Da ci coś, co będzie cię jarało przez całe życie. Cieszyło, pełne pasji. Jest tutaj skarb do wzięcia. Tylko ten, który zaufa, go weźmie. Tylko ten, który jest otwarty, go weźmie. Skarb, mówię ci, skarb. To jest coś, co jest cenniejsze niż złoto. To jest coś, co jest cenniejsze niż miłość ludzka. To jest coś, co jest cenniejsze niż romantyzm i trzymanie się za rączki. To jest fajne, to jara, to cieszy. To daje siłę i życie. To daje siłę, kiedy stoisz, stoisz i nic nie kupuje. Nikt od ciebie nic nie kupuje, gdy pracujesz w sklepie albo na ulicy. Mówię ci, to jest cenniejsze niż złoto, coś takiego skarbu. Chcesz coś, co jest cenniejsze niż życie ludzkie. Coś, co zapewni ci bezpieczne życie tutaj i na wieczność. Coś, co rozwiąże każdy twój problem, każdy twój problem. Czy chcesz takiego skarbu, który rozwiąże każdy twój problem? Klaszczesz, ale czy zaufasz? Czy zaufasz? Czy zaufasz? Bo tylko ci, którzy zaufają i wezmą, to skorzystają z tego, rozumiesz? Można przejść koło multikina i nie zaufać, że dają darmowe seanse. Tylko klaskać, przychodzić i klaskać i nie skorzystać. A ja mam dla was skarb. Tutaj mamy skarb dla was. Cenniejsze niż złoto, niż twoje pieniądze w portfelu. Cenniejsze niż twoja koszulka od Zary. Coś cenniejsze. Coś cenniejsze niż myślisz dzisiaj, że coś masz. Posłuchaj, mam coś cennego, co da ci życie bezpieczne tu i teraz i na zawsze. Tylko czy chcesz tego? Czy chcesz? Coś cenniejsze niż leki, niż szczepionki. Tylko czy chcesz? Czy chcesz tego skarbu? Czy chcesz? Pytanie, czy chcesz? Trudno szukać takich ludzi, którzy chcą. Ludzie generalnie mówią, że chcą, ale nie chcą. Ludzie generalnie mówią, że chcą, ale nie chcą. Nie chcą życia. Przychodzisz obok i mówisz, nie chcę życia, nie chcę pieniędzy lepszych, nie chcę lepszej miłości, tej prawdziwej, która się nigdy nie kończy, nie chcę wyratowania z problemów. Przychodzisz tutaj i mówisz, nie chcę, nie chcę. No ale czemu marudzisz pod nosem, kiedy przychodzą problemy do twojego życia? Tutaj mamy rozwiązanie na każdy twój problem. Na ten najmniejszy, największy. Czy chcesz? Czy chcesz? Jeśli chcesz, to podejdź. Opowiemy ci o rozwiązaniu, o tym skarbie. Mamy te skarby i dla wszystkich starczy. Tylko czy chcesz? Mój drogi, czy chcesz? Czy naprawdę chcesz? Masz rodziny, masz dzieci, masz swojego ojca, matkę. Oni są tacy cenni, drodzy. Szkoda by oni nie doświadczyli wyratowania w swoim życiu. Ja mam dzieci, mam syna i córkę, 12 i 11 lat. Oni doświadczają wyratowań z różnych swoich problemów, tylko dlatego, że ja postanowiłam nie zlekceważyć tematu i wziąć ten skarb. Nie zlekceważyłam, dlatego nie boję się, kiedy przychodzi COVID, nie boję się, kiedy przychodzi grypa, nie boję się, kiedy przychodzi jakaś choroba, bo mam ten skarb, który uleczy go. Uleczy mojego syna, moją córkę. Uleczy naprawdę, na serio. Nie muszę kupować leki. Nie muszę nawet iść do lekarza. Ale ty musisz, jeśli nie masz tego skarbu. Ty musisz korzystać z leków, z lekarzy. Musisz płakać, że nie ma leku na twoją chorobę. Musisz, musisz. Bo żyjesz sam o własnych siłach, o własnych koncepcjach. Dlatego musisz doświadczać tego, że śmierć panuje w swoim życiu. W twojej firmie, w twojej szkole. Śmierć panuje w twoim życiu. Kończysz się w różnych kwestiach, w różnych sprawach. Tylko dlatego, że nie chcę przyjąć tego skarbu. A skarbem jest Jezus Chrystus. Skarbem jest Jezus Chrystus i to, co dla ciebie zrobił na krzyżu. Czy chcesz ten skarb, czy chcesz Jezusa, czy chcesz Jego skarbu, tego wyratowania od każdego problemu? Od problemu życia,
po śmierci. Co dalej zrobić, kiedy umrę? Co dalej zrobić, gdy umrze moje ciało? Co dalej zrobić, aby żyć wiecznie w bezpieczeństwie? Co dalej zrobić? Zastanów się, bo dzisiaj wiesz sam, że umierają ludzie, którzy mają i 80, i 40, i 12, i 3 lata. Śmierć nie wybiera, bierze wszystkich. Więc głupio przechodzić obok czegoś takiego, co na pewno cię wyratuje, i zlekceważyć ten temat. Jakże to jest głupie zlekceważyć wyratowanie, które na pewno, na 100%, na 1000000% wyratuje ciebie. Jakie to jest głupie przejść koło czegoś, co na pewno cię wyratuje. Po co chcesz przychodzić, lekceważąc ten skarb, to coś, co cię wyratuje. Po co patrzeć w jakieś ładne oczy czyjeś, jak te ładne oczy czyjeś nie wyratują ciebie od śmierci przedwczesnej, od choroby, od problemów w firmie, od bezrobocia? Dlaczego chcesz przechodzić obok Jezusa Chrystusa i nie skorzystać z Jego wyratowania? A On specjalnie, ten Bóg, nazwał się Jezus, abyś wiedział, że Bóg ocala, wyratuje, zbawia. Jego imię Jezus znaczy Bóg, który ocalił, wybawił, zbawił. To właśnie znaczy Jego imię. A ten krzyż, który świętujesz co roku, o którym słyszysz co roku, czy chcesz, czy nie chcesz, słyszysz o krzyżu Jezusa. On ci głosi przez te 2000 lat, że masz zapewnione wyratowanie. Masz zapewnione wyratowanie. Że idziesz do nieba po śmierci. Że idziesz do nieba po śmierci, jeśli tylko przyjmiesz ten dar od Jezusa. Jeśli tylko uszanujesz Jezusa. Jeśli tylko uszanujesz Go jako Boga. Jak ktoś z Twojej miłości bratni może skorzystać w ten sposób, że Ciebie uszanuje jako przyjaciela? Jak można skorzystać z bratniej miłości, z przyjacielskiej miłości, jeśli Jego uszanujesz jako przyjaciela? Jeśli będziesz się z Nim przyjaźnił, uszanujesz Go jako przyjaciela. Jeśli będziesz szanował swoją drugą połówkę, tą osobę jako żonę, tą osobę jako męża, jeśli Go uszanujesz, uszanujesz ją, to będziesz korzystał z tej miłości, miłości małżeńskiej, miłości tej drugiej osoby. I tak samo z Boga. Jeśli Go uszanujesz, będziesz korzystał z Jego dobrodziejstw. Potrzebujesz Go uszanować. Potrzebujesz stanąć i uszanować Go. Podporządkować Mu swoje życie. Powiedz Mu: Jezu, przepraszam Cię, że żyłem do tej pory o własnych siłach, o własnych koncepcjach. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie do tej pory, nie zważając na prawdy duchowe, prawdy wieczne, które rządzą tym światem. Przepraszam Cię, że zlekceważyłem Cię w moim życiu, Jezu. Jezu, dziękuję Ci, że wziąłeś każdy mój grzech na krzyż. Umarłeś zamiast mnie. Wziąłeś karę, aby mnie nie spotkała kara. Ty zostałeś ukarany, bo chciałeś mnie wyratować. Dziękuję Ci, Jezu.